Witam wszystkich na moim kanale. Zaprezentuję plecak V-Sport polskiego producenta, model Sparrow, 20-litrowy. Wybrałem akurat ten plecak, ponieważ przenoszę w nim zawartość całego swojego ADC. Zabieram go na co dzień do pracy, także na rowery, jak jeżdżę, na jakieś jednodniowe wypady. Kolor czarny ma to do siebie, że nie rzuca się za bardzo w oczy, idealnie zgrywa się z otoczeniem. Całość plecaka jest obszyta systemem MOLA, więc możemy go naprawdę tak rozbudować, że spokojnie na 2-3-dniowy wypad można taki plecak wykorzystać. Zapraszam do oglądania. Plecak całkowicie został wykonany z kordury. Dookoła jest obszyty pasami MOLA, więc można go naprawdę bardzo rozbudować. To samo z prawej strony i z lewej. Oraz od samego dołu też jest obszyty molkami. Mają jeszcze takie wyjścia na troki, że możemy śpiwór podpiąć czy jakiś koc. Z boku plecaka mamy taśmę MOLA, z jakąś karimatę okrągłą możemy włożyć, zapiąć. To samo z prawej strony, też jest z pasy MOLA, do ściśnięcia czegoś z przodu. O. Tutaj mamy miejsce na szywkę jakąś, rzep. Akurat dałem taką swoją. Tak, plecak składa się z dwóch komór. Komora główna taka i komora taka troszeczkę mniejsza. Pokażę Wam najpierw może małą kieszonkę. Tak, mam tutaj akurat chusteczki, słuchawki. Różaniec. I to wszystko w tej komorze. Taka mała kieszonka. Otwieramy tą trochę mniejszą komorę, nie główną. I tak. Śmiało można też coś tu zapakować, nie jest tak rozbudowana bardzo jak komora główna, ale na jakieś drobiazgi czy na coś idealnym będzie właśnie takim rozwiązaniem. Ja akurat trzymam tutaj krem do rąk, niezbędnik taki, nóż, łyżka i widelec, na telefon, ja nakręcam na statyw do nagrywania. Mój zestaw przetrwania, zawsze go noszę w plecaku, jak gdzieś się wybieram, to zawsze go w kieszeń pakuję. Tu mamy taką kieszoneczkę zrobiona z siatki, też na zamek. Tu akurat figurkę Pana Jezusa noszę. Latarka zwykła z Biedronki do przyświetlenia. Nożyk Rata 1 to jest. To jest właśnie fajnie w tym plecaku taki organizer zrobiony. Na jakiś długopis, latarkę czy na coś będzie idealnym rozwiązaniem. Chusteczki higieniczne. No i tak. Tylko może by było wszystko. Jak widzicie, no nie jest za wielka, ale no takie drobne rzeczy będzie naprawdę idealna. Dobra, otwieramy komorę główną plecaka. Dobra, i co tu jest? Tu na otwarciu mamy podszytą taką siateczkę, jest podzielona też na dwie komory.
odpinane takie są. Ja akurat w jednej z tych komór przenoszę kamizelkę odblaskową. Tłumaczę wam dlaczego. Jak jeżdżę na rowery, a nieraz po prostu jestem w terenie niezabudowanym i dla własnego bezpieczeństwa taką kamizelkę zakładam. No albo po prostu jak będziemy szli gdzieś piechotą przez las, gdzie będzie ciemno, a będziemy mało widoczni, to warto taką kamizelkę założyć. I zawsze noszę w tej kieszonce, bo za wiele nie waży, a może naprawdę się przydać. Tak, tutaj mam garnki turystyczne. Tutaj mam taką książeczkę o roślinach. Akurat dzisiaj chciałem nagrać odcinek jeden z serii Leśna apteczka. Piłę z Lidla. Tego akurat na co dzień nie przenoszę do pracy, czy oczywiście garków, butli gazowej i wody. Ale akurat dzisiaj wybrałem się na taki wypad jednodniowy i sobie, żeby kawę zaparzyć czy herbatę zrobić, to akurat zabrałem. Cukier i kawa, mój garnuszek, butla gazowa i woda. Tutaj w komorze głównej mamy z boku miejsce na taką karimatę, śmiało się zmieści. Jest też miejsce na camelback, można włożyć tu camelback, jest wyjście, nie wiem czy będzie widać, tutaj jest wyjście i zapinamy go w tym klipsie. Super rozwiązania. Tak jak już powiedziałem, taki plecak śmiało można rozbudować na dwudniowy wypad, oczywiście skromny, ze skromnym ekwipunkiem. Ale śmiało można taki plecaczek rozbudować. Jest tak obszyty systemem MOLA, że możemy wiele rzeczy przytroczyć. Apteczkę na przykład możemy tu przypiąć. Tu mamy taśmy MOLA od spodu. Dodatkowo oczywiście można jakiś śpiwór czy koc włożyć. Też by przytroczyć, przepraszam. Śmiało się zmieści. Wersja 20-litrowa Sparrowa. Nie ma akurat pasu biodrowego. Ale według mnie przy tylu litrach nie ma sensu w ogóle zakładać takiego pasu, bo nie jesteśmy w stanie tego obciążyć plecaka, żeby to odczuć. Ale widzę tu takie dwa klipsy. Podejrzewam, że jest miejsce na zamontowanie tego. Tył plecaka, czyli nasze takie, to co styka się z plecami. Fajna taka miękka gąbka. Wielkim plusem jest to, że jak nałożymy, po prostu rzucimy gdzieś plecak w trawę, to nie wpycha się w te szczelinki. I nie będziemy musieli go omiatywać, nic. To jest wielki plus. Tutaj jeszcze po założeniu na plecy, w razie jakiejś ucieczki, kiedy będziemy musieli uciekać, jest miejsce na takie klipsy. Po prostu naciskamy i on automatycznie spada z pleców. Może wam to pokażę. Dobra, tak jak powiedziałem, plecak ma tu takie klipsy i wystarczy podczas ucieczki, kiedy będziemy musieli uciekać, a będziemy mieli obciążone plecy, bo to jest taki właśnie wypchany plecak. Jedynym ratunkiem przy tym to po prostu naciśnięcie tych klipsów. Jak widzicie, o, spada mi z pleców. I możemy pozwolić sobie już na ucieczkę, nie obciążając siebie. To jest też fajne rozwiązanie. Plecak z parą możemy jeszcze rozbudować poprzez dołożenie dwóch takich bocznych kieszeni. Idzie do kupy, też są wykonane z kordury. Kieszenie mają chyba 5 litrów, czyli daje nam to z jednej i z drugiej strony 10 litrów, czyli możemy zrobić z tego 30-litrową wersję plecaka. Tutaj możemy przypiąć karimatę, od spodu śpiwór, więc jak widzicie, naprawdę taki plecak jednodniowy, który no, ma przeznaczenie na jeden dzień, możemy go śmiało rozbudować do kilkudniowej wersji.
Nie mówię już o jakichś wyprawach, bo wiadomo, na wyprawy potrzeba więcej sprzętu, jedzenia i wszystkiego, no więc na takie dłuższe wyprawy odpada, ale na dwudniowe czy jednodniowe wypady jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. Naprawdę solidnie wykonany. Mam go już od 2 lat, ten plecaczek. Miałem wersję 30-litrową z Parola, ciemna oliwka, ale tak jak na co dzień do noszenia do pracy czy coś, stwierdziłem, że wersja taka 20-litrowa, mniejsza trochę, w kolorze czarnym będzie dużo lepsza. No i mam rację, bo jest naprawdę świetnym plecakiem, solidnie wykonanym. Nie ma naprawdę jeszcze od 2 lat, nie widzę żadnej wady. Szwy mocno przeszyte, nie ma żadnych takich naciągnięć, nie widać takiego naprężenia tego materiału. Systemy Mola podwójnie przeszyte. Jest to naprawdę pancerny plecak, gdzie mogę go Wam śmiało polecić. Mam jeszcze wersję Ranger 65, zrobię o tym oddzielny film. To jest plecak już wyprawowy. Ale jeśli chodzi o takie jednodniowe wypady, czy naprawdę do jakiejś do pracy, jak ktoś szuka plecaka, jest właśnie taki plecaczek jest świetnym rozwiązaniem i z czystym sumieniem mogę go polecić. Powiedziałem Wam moją indywidualną opinię tego plecaka, co ja o nim sądzę. Wiadomo, wielu z Was nie musi się z moją opinią zgadzać, może mieć własną. Może ktoś woli tańsze plecaki, ale według mnie wydać 200 zł to jest dożywotni plecak, którego nie zniszczymy w ciągu roku, 2, 3 czy nawet 10 lat, jak oczywiście dbamy o to. Kordura jest naprawdę twardym materiałem, odpornym na przetarcia. Jak ktoś dba o to odpowiednio, to może być to 200 zł wydane tylko raz w życiu. To jest tylko moja opinia. Jeśli filmik się podobał, proszę o zostawienie łapki w górę. A jeśli chcecie mnie zmotywować do działania, zapraszam do subskrypcji kanału. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć!